Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem kolejny miksik i znowu S37 i W37. Nie wspomnieliście w sumie nic, czy wam się te miksy podobają, czy też nie. Patrząc na ilość wyświetleń, szczerze mówiąc, to widzę, że nie. Tak samo jeżeli chodzi o łapki w górę, to też tam ich pod tym wczorajszym miksem za wiele nie było. Więc jeżeli te miksy wam się podobają, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polegają, zapraszam do wczorajszego odcinka, który był o 18:00, tam wszystko tłumaczę, co i jak. Dobra, przejdziemy sobie może do ogarniania postaci. Pierwsze, co chciałem tak jakby wam pokazać, czy po prostu zrobić, to jest wbicie aury na poziom 20 tutaj na naszym berku na S37. Tak więc po prostu to zróbmy, aby już nie czekać. I jak widzicie, mamy zbiornik Many Bowen. I teraz sobie spuszczamy kibelek i jak widzicie, mamy jajeczko, czyli tutaj peta w wodzie kolejnego. Jest to głębion, jak sami możecie zobaczyć tutaj, no już mamy w sumie te trzy najmocniejsze pety zdobyte. Teraz wystarczy je wykarmić do 200 poziomu. Żółwia sobie zdobędziemy w urodzinki i tak naprawdę będzie... Jeżeli chodzi o wodę, czyli tak naprawdę o najważniejszy żywioł dla nas, będzie to komplet. Dobra, przejdźmy sobie standardowo do ogarniania postaci, no i troszeczkę znów sobie pogadamy. Tak jak mówię, no nie wiem, czy ten miks wam się podoba, czy też nie, bo za wiele osób tam się nie wypowiadało, jeżeli chodzi o właśnie te miksy, czy jest to fajne, czy też nie. Zobaczcie, ile golda z tych pierścionków. Czy jest to fajne, czy jest to niefajne, po łapkach w górę i po wyświetleniach, tak jak mówię, zbytnio wam się to chyba nie spodobało, ale zobaczymy, jeszcze sobie ponagrywam troszkę odcinków właśnie tego typu, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widzicie, grzybki są zakryte, przynajmniej mam taką nadzieję, bo je zakrywam dopiero w montażu. Grzybki są zakryte, tak jak mówiłem wczoraj, no na tych miksach nie będziemy tutaj klikać lochów, ani nic takiego, tylko będziemy te codzienne czynności robić, więc jakby... ilość grzybków nie jest istotna, tak? Jeżeli będą normalne odcinki z klikania lochów, to te grzybki będziecie oczywiście widzieć. Dobra, no to tak, poprosiłem was wczoraj, abyście mi dawali tytuły w komentarzach, co mógłbym ponagrywać innego oprócz Shakesa. No i głównie tam, jeżeli chodzi o lajkowane komentarze, i tak często dosyć się przewijał, LOL i CS. No i tak, no te gry nie dość, że są bardzo, że tak powiem, przehypowane. W sensie przehypowane, no już po prostu ludzie, którzy mają je nagrywać, je nagrywają, tak? Jakby ja ani w LoL'a, ani w CS'a nie jestem nie wiadomo jak dobry, aby to po prostu pokazywać na YouTubie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa... po prostu nie ma to najmniejszego sensu, bo tak jak mówię, no ludzie już od tego odpowiedni są. Wiecie co, ja chyba sobie tutaj kółkiem zakręcę, może jakieś itemki mi, chyba tak, chyba mi jakieś tanie polecą, to sobie oczywiście rozmontuję u kowala i będę miał ten daily questik zrobiony od razu, żeby tutaj było. No to jest jeszcze dosyć tanie, powiedzmy to, no i to już bym wolał zostawić. Ok, może jeszcze coś z misji poleci, ale daily questik zrobiony. Dobra, lecimy dalej. Tu może w sumie pododaję sobie troszkę w siłę, bo dosyć sporo tego golda mam. Więc tak, no jeżeli chodzi o takie gry, no to raczej one odpadają. Nie wiem w sumie, jak miałbym je nagrywać. Musiałbym raczej z kimś czy coś, no nie, no po prostu to odpada, jest to zbyt duże, jest tego na YouTubie i tak dalej, więc jakby nie przemawia to do mnie. Natomiast tak, jedna osoba, jeden komentarz mi się tam rzucił w oczy, powiedzmy, zapodał jakby taką propozycję, można powiedzieć, żebym nagrał sobie The Binding of Isaac. I powiem wam, o tej grze w ogóle całkiem zapomniałem. Właśnie ta osoba mi przypomniała i ja tam jeszcze za dawnych czasów, jak jeszcze była ta w ogóle podstawowa wersja Isaaca i tak dalej, grałem w to dużo, można powiedzieć, że umiałem dosyć w to grać i tak dalej, i tak dalej. Teraz wiem, że powychodziło dużo dodatków, jakieś tam zmiany, jakieś tam zremasterowane wersje i tak dalej. Więc po prostu musiałbym to sobie poogarniać, ale powiem wam, że to jest akurat naprawdę fajna propozycja. Drugą fajną propozycją jest Don't Starve Together, bo też to grałem, też można powiedzieć, że coś tam kumałem w tej gierce, no bo wiecie, nagrywać taką grę, w którą nigdy nie grałem i od startu się uczyć, to chyba się słabo ogląda, przynajmniej moim zdaniem. Więc jakby to jest taka druga propozycja, która już też mi od dawna chodziła w głowie, ale to bym musiał zrobić z kimś raczej, no bo wiadomo, together, czyli tam razem, powiedzmy.
Więc fajnie by to było po prostu z kimś ogarnąć. No i musiałbym poszukać takiej osoby, nie wiem, do nagrywania czy coś, czy nawet trochę pograć, tak wiecie, samemu, żeby sobie troszkę tą gierkę przypomnieć. No ale mówię, na razie do tego Isaaca się skłaniam. Ja lubię w ogóle takie gry, gdzie jakby każda rozgrywka jest inna, a właśnie i Don't Starve, i ten Isaac jest, tam co chwilę są inne pomieszczenia i tak dalej, więc... Świat w Don't Starve za każdym razem się generuje jakiś inny. Tak więc właśnie, tak jak mówię, takie gierki dosyć mocno lubię. Dobra, znowu mamy Cinu w wodzie. No więc chyba go tutaj tym światłem po prostu machniemy. I dokładnie, na Hereldonie już nie chciałem ryzykować, bo to jest jednak dobry, dosyć mocny przeciwnik. Więc wytoczyliśmy ciężkie działa. Dobra, tutaj ogniem spróbujemy. No i się nie udało, a w sumie i tak się zapisze, super. No i już jestem zły, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o te pety. No ale trudno, dobra, tutaj sobie powinniśmy docisnąć te 4-1 i dobra, zobaczymy zaraz, albo w sumie już teraz, co tam się zadziało. O, tam jakieś było pytanie od widza. Cześć, mam sprawę, jak zrobiłeś taki fajny wygląd postaci? Ciekawostka o awatarze, zapraszam, jeżeli oglądasz, to jest seria ciekawostek na moim kanale właśnie z Shakesa i... Jest ciekawostka, chyba trzeci film na kanale to był, gdzie właśnie mówię o tym awatarze, co i jak. Dobra, więc sobie zobaczmy, jak my tutaj przegraliśmy. No, czomb na Kroksa bez problemu, tam w ogóle był Kroks 100, co ciekawe. Małżon 100, w ogóle, a nie, no małżon w sumie akurat jest okej, okay, to jest akurat okej, okay, bo... A nie, no to dobrze, bo mi się przypomniało, że tutaj ten serwer to był tam, była tam okres jesieni, więc można było w tego małżona faktycznie iść. No i tutaj Smokey powinien bez problemu. Szlawon 167, Rokitek. No i tutaj zobaczcie, że Rokitek na 200 poziomie. To jest wojownik. No tu jest dwóch wojowników, nie dało rady Hydrowirowi na 200 poziomie. Więc śmieszna sprawa, jeszcze mu tu prawie połowa została. No nic, no pech, trudno. Tak wyglądają te pupilki dzisiaj. Dobra, lecimy sobie tutaj do portalu. Zobaczmy, ile dzisiaj temu magowi zadamy. No jest jakiś... No już myślałem, że nas one-shotuje, no ale... No dokładnie, tak wygląda ta walka. Nie pamiętam, ile tam wczoraj mieliśmy... W każdym razie chyba 83 wczoraj możeśmy zadali, wróciło nam do 93 i dzisiaj zadaliśmy mu 5%. Tak więc no widzicie, że tak wyglądają te portale z tymi magami. No po prostu tu musi jakaś fajna seria ciosów wsiąść. Dobra, tutaj na razie nic, tutaj sobie możemy sobie pobić freestylo. A czemu tam się coś buguje i temu Władkowi tak mało zostaje, zobaczcie. Nie wiem, czy to jakiś błąd animacji, no chyba freestyle nie jest taki mocny jeszcze, żeby mojemu Władkowi zbijać 660 milionów HP, tak mi się przynajmniej wydaje. W sumie możemy, czekajcie, zapiszemy tą walkę, zobaczymy, co tam się w ogóle podziało. Dobra, no już tu sobie doklikamy, nie przegrywamy, ale taki dziwny błąd. No, a ja zapisałem portal do piekieł, a czemu nie zapisałem tamtego? Dobra, nieistotne, wszystko pobugowane w tej grze, dajcie spokój. Dobra, no lecimy dalej, dołączymy sobie oczywiście do ataku, no i ten ma 60%, ile my mu dzisiaj zbijemy? No nie za wiele, no 1%, więc szału nie ma, ale okej, okay. Dobra, tutaj nic nie robimy. Tutaj możemy sobie tą hydrę oczywiście pobić, żeby już tutaj było z głowy. Dobra, kółkiem zakręciliśmy. No i co, no jeżeli chodzi o ogarnianie tej postaci, to wydaje mi się, że to jest wszystko. Awki jeszcze oczywiście nie robiłem. Mamy w ogóle skarby lasu swoją drogą. Jeżeli tam ktoś nie wie, to sobie oczywiście to wszystko będę robił tutaj później, jeżeli chodzi mi o misję, no bo całą resztę już mam ogarniętą. Może jeszcze jakieś jedzonka, ale wszystko mam nakarmione 3 razy, więc już dzisiaj mi te jedzonka zbytnio różnicy nie robią. Okej, okay, pokażę wam jeszcze rankingi i przejdziemy sobie dalej. No, jesteśmy na 4. pozycji, no ten ranking graczy, to wiadomo, jak to wygląda. Nie ma co tutaj się zbytnio doszukiwać. Natomiast ranking pupili, no znowu na 2. pozycji, cały czas jedną część więcej mamy aniżeli Mystic. No i tutaj dosyć sporo tracimy do Moraxiego. Natomiast mamy już tutaj 97 pupili. I tak, w wodzie będzie tutaj 98 żółwio, to będzie w tym miesiącu. W ogniu tutaj musimy ten swój portal do piekieł zakończyć. To w sumie nie wiem, kiedy to się wydarzy. Aczkolwiek no już jesteśmy blisko, no zostaje nam
8, 9, 10, czyli nam zostaje trzech przeciwników, o ile dobrze liczę. Tak więc no mówię, no jeżeli ci magowie jakoś tam popadają na strzała, to dosyć szybko pójdzie. I zostaje nam tak naprawdę tylko i wyłącznie Mrok i tylko i wyłącznie Mumifar Halloween, którego niestety nie złapaliśmy, bo serwer wystartował ten tam w okolicach Halloween w tamtym roku, więc będziemy musieli na niego czekać po prostu do Halloween niestety, ale... Więc tak jakby no nie będziemy mieli pierwsi 100 pupili, dlatego że tą naszą przewagę z lochami, z portalami niestety stracimy na tym, że i tak będziemy musieli czekać do tego Halloween i tak reszta nas dogoni, no ale i tak myślę, że nie będzie to takie złe i tak ładnie już te pupilki wyglądają, jak już tutaj wszystkie zbierzemy, to będzie naprawdę spoko, więc tak wygląda ranking pupili i okej, my sobie teraz przechodzimy na Paladyna i tam jeszcze dalej pogadamy, więc krótkie cięcie. Okej, jesteśmy już na Paladynie, jak sami zresztą widzicie. I dobra, na początek co tutaj chce Wiedźma? Wiedźma chce na pierśniki, no ale niestety nie mamy, chociaż nie, no dwa mamy, więc dosyć sporo. Może tutaj sobie w miarę uporządkuję ten ekwipunek, aby tutaj mieć tak jakby to poukładane. Dobra, no i oczywiście zaczynamy sobie od startu. Udaj się do Gnuśnogrodu 3 razy, dobra, postaram się udać na misjach. Chociaż akurat tych misji, gdzie mam się udać do jakiejś lokalizacji, to przeważnie nie robię, bo albo zapominam, albo wolę wybierać korzystniejsze misje niż tą misję robić, która i tak za wiele nie daje. Dobra, no chyba będziemy sobie musieli poszukać jakiegoś epika. Mam tutaj epiki odłożone nawet dosyć sporo, jak widzicie, aczkolwiek to są takie bardziej na czarną godzinę, więc po prostu wolę sobie poszukać. O, i zobaczcie, mamy item, który jest z tornadka już większego, tego 500+. Kurde, zobaczcie, go chyba jeszcze nikt nie ma. Poczekajcie, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o zmiany wyglądu. No nie, nikt go tutaj nie ma, ja pierniczę. Dobra, no to mamy itemek do klasera, ale szkoda, bo żaden mag z tego co widzę. Tutaj Gilmak w sumie, ale on jest tak ubrany, jest Asferia. Oni tutaj chyba nie mają jeszcze, chociaż nie, no Gilmak może nie ma, ale Asferia mi się wydaje, że już powinna mieć to Tornado 500+. I strasznie ładne są te itemy, ja nawet nie ogarniałem, że one tak wyglądają. No jest 37 w sumie, dużo magów je ma, ale spoko, dobra. Lecimy sobie do kibla. No i mamy dla wojownika na wszystkie cechy, więc to oczywiście olejemy. No ale tak jak mówię, kurde, czekam aż to sobie pozbierają, żebym, albo ja po prostu znajdę, żebym mógł sobie pozmieniać te swoje tutaj itemki na Paladynie, bo strasznie ładnie to wygląda. Dobra, lecimy sobie na kostki. Więc tak jak mówiłem, no jeżeli chodzi o te gry, to na ten moment skłaniam się głównie do tego Isaaca. Będę sobie dzisiaj chciał wieczorkiem usiąść i... O, no i mamy 5 kostek z drewnem, super. Będę sobie chciał dzisiaj wieczorkiem usiąść i po prostu poogarniać tam, jak wychodziły te dodatki, DLC, jakieś tam, wiadomo, raczej będę chciał zacząć od chyba Afterbirtha, bo to jest jakby ulepszona wersja tego zwykłego Isaaca. No i potem tam iść po kolei, jakieś dodatki czy coś. To też mi się fajnie nagrywa, bo to jest, wiecie, jeden ranik, dłuższy, krótszy, zależy jak tam wyjdzie. No to powiedzmy jeden ranik na odcinek wypada około i jest okej, okay. I myślę, że zobaczymy, jak się coś takiego przyjmie. No ale to mówię, będę musiał to sobie ogarnąć tam za jakiś czas. Dobra, tu do kibla wrzucone, już karczma można powiedzieć, że ogarnięta, więc lecimy dalej. Tutaj sobie możemy poulepszać troszkę, ale reset już robiłem, więc nie będę go na ten moment robił. Okej, okay, teraz arenka. No spróbujemy tutaj się z demonką zmierzyć. Mamy tu wszystko założone tak, jak być powinno, więc spróbujmy. No niestety przegrana, niewiele brakowało. Dobra, spróbujemy teraz tu. Tak więc tak, no co tutaj więcej. Zacząłem wczoraj serię z przedstawienia postaci widzów w zmienionej formie. To w ogóle będę poruszał ten temat na jakby właśnie początku tego przedstawienia, bo nagrywam je w sumie zaraz i pojawi się chyba jutro. To tak w ogóle dla informacyjnie. Ale nie wiem, no ten filmik trwał 4 minuty. A niektórzy nawet nie potrafili obejrzeć tych 4 minut, żeby się dowiedzieć, że przedstawiam postacie tylko i wyłącznie 350+, chyba że jesteście wspierającym. Jak wspieracie, to przedstawiam postać, jaką tam uważacie, że... No spróbujemy tego demonko, no dobra, teraz wygrana, bo już tutaj, o, znowu się pojawił. Okej, mamy 2-2 w walkach z nim. Nie wiem, no czy to jest takie ciężkie ten filmik 4-minutowy obejrzeć, czy po prostu tam ludzie spamowali, żeby spamować i się robił syf w komentarzach, bo była masa postaci 50-levelowych i tak. Ja to oczywiście wyłapywałem i tak dalej i o tym też będę gadał na początku tego odcinka jutrzejszego, mam nadzieję. Ale no jest to dla mnie kiepskie, bo po prostu, no ludzie, nie wiem, chyba trzeba w jakimś innym języku do nich mówić czy coś, czy nie rozumieją. Ja rozumiem, że tam dużo jest dzieciaków na tych YouTubach i w ogóle, ale...
ale no jednak wypadałoby, nawet nie trzeba było całego oglądać, wystarczyło 3 minuty, bo tam w około 3 minucie mówiłem, jakie są wymagania, więc no tak to wygląda, no ale dobra, trudno. Co my tutaj mamy? Mamy rękawice, ale one 4,5 miliona, dobra, wiecie co, zakręcimy sobie kółkiem. Może mi jakieś wypadną tutaj itemki tanie, no ale z tego co widzę nic mi taniego nie wypadło, więc dobra, no ten kowal na razie musi poczekać. Nieśmiertelka, skoro już jest, to sobie kupimy, żeby była. I dobra, lecimy do tych pupili. Zobaczymy jak to nam w dzisiejszym dniu wyjdzie, jeżeli chodzi tutaj właśnie o W37. No te pupile tutaj, jak wracam z tego berserka, to już nie wyglądają tak ładnie, duże jeszcze nie mamy połapanych. No ale trudno. Okej, cyk. No i dobra, robimy walki. Mamy 3-4-3, więc to raczej będzie dosyć łatwa walka. Dokładnie, 4-7-0, no to już może być trudniejsze. Spróbujmy tym ogniem. No i ogień, Jezu, jeszcze ja tu mam pirodliszkę, przecież ten ogień jest taki mocny. O, Naruciaka żeśmy trafili. Dobra, ale Naruciak już tu nie grał od dłuższego czasu, więc to nic trudnego dla nas. Tutaj spróbujemy tym mrokiem. No i światłem powinniśmy sobie bez problemu poradzić i zaraz oczywiście obejrzymy sobie tą walkę przegraną, ale to jest taki pech, no tak nie lubię tych walk pupili, tu można równie dobrze lecieć od lewa do prawa i czasem się wygra, czasem się przegra. Okej, portal, ile my tu dzisiaj mu zadamy? 527 miał, o, dosyć sporo, całkiem przyjemnie, no ten fireball też robi robotę, nie można powiedzieć, że nie. Dobra, loszki ogarnięte. Tutaj jeżeli chodzi o to, no drewna dzisiaj troszkę nam z kostek poleciało, ale nadal nie mamy kamienia. Są te skarby lasu, więc nas tu trochę poratują, dzięki temu będziemy mogli tą kopalnię sobie lecieć tam dalej. Dobra, tutaj tylko to przeklikamy, żeby było. Bo tutaj nic więcej do roboty tak naprawdę nie mamy. Spróbujemy, może dzisiaj nam się uda kopalnię już wyżej postawić. Jeżeli by te dusze nam dopisały z misji, no ale to mówię, zobaczymy na misjach. Okej, lecimy dalej. Mamy tutaj w gildii portalek 63%. Zbiliśmy mu, o, nawet nie wiem, bo mi znowu zniknął. Cały czas tego błędu nie naprawili, no 2% mu zbiliśmy, więc całkiem spoko. Tutaj sobie przeklikamy tego pupilka. Kółko zrobione i okej, to by było chyba na tyle. Pokażę wam tą walkę tutaj z Jardanem. On ma w ogóle 362 poziom, więc dosyć spory, ale ja go tutaj w stopki zbytnio nie kojarzę, szczerze mówiąc. No ale dobra, lecimy dalej. No tutaj Ponik sobie poradził bez problemu, no ale wiadomo, no on tutaj poszedł w rybę i czy on z ryby poszedł od razu na 20? Zobaczmy jak tutaj wyglądało. Ej, co jest? A, bo ja włączyłem z Naruciakiem, nie zauważyłem tego, a przecież klikałem chyba tutaj na niego, pokaż walkę. Ja tak się zastanawiam, co jest, bo właśnie Naruciak to wiedziałem, że szedł tam. Udało mu się chyba 8000 grzybów wydał swoją drogą na pokonanie tutaj właśnie rybom tego hydrowira, ale mi coś nie pasowało, czemu ten hydrowir miał 97 poziom, a on po prostu tam przestał grać i go już nie karmił, ale kurde, dobra, no z tym to jest, tak, teraz jest z Jardanem, okej. Dobra, no tutaj czomb na Kroksa, no to bez problemu, zwłaszcza, że tam Kroks 70, no i tutaj mamy Koniksa, czyli takie można powiedzieć standardowe przejście, 82 poziom, no tutaj, tutaj spirodliszka bez problemu. Dobra, lecimy dalej, syrenia na drugi, szlałwąż, no szlałwąż, no właśnie, poskładał tą pirodliszkę, no i mamy ryboga poskładała hydrowira, no ale to jest dosyć słaby pet, no i właśnie, no i tutaj oczywiście uniki pewnie, no tu ładne krytyki wchodzą, ale tu już, o, zaczynają się uniki, jakiś blok, no i tu kolejny krytyk. Unik, krytyk, no i nas poskładał, no niestety, 180 czci straciliśmy, dwie pozycje w rankingu utracono, więc no nie jest to przyjemne, no i jesteśmy na 11 pozycji, czyli jeszcze niżej niż byliśmy wczoraj. No ale cóż, trudno, no nie mamy ostatnio szczęścia, jeżeli chodzi o te pety, co chwilę przynajmniej jedną walkę przegrywamy. Także nie jest to nic fajnego, no ale trudno, okej, to by było chyba na tyle w tym miksie. Przypominam, jeżeli takie miksy wam się podobają w ramach tego, jak nie mam po prostu co robić w dany dzień na koncie, a żeby to daily się pojawiało, to oczywiście takie miksiki sobie robię z czystego ogarniania konta i nic więcej. Możecie mi napisać, jeżeli wam się podobają, jeżeli nie, czy coś zmienić po prostu w tych miksach, to także możecie dać znać. No i co? I szczerze mówiąc, chyba to by było na tyle.
Tak, jeżeli mam być szczery. Dziękuję Wam za oglądanie w takim razie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz. Komentarz o treści Aura może być, przypnę Wam serduszko. I co więcej, wbijajcie na Discorda dla widzów, w przypiętym komentarzu link. I to by było na tyle. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę. Cześć!